Siemaneczko, jestem Pepetem Games, witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy sobie siać pszenicę, ale chciałbym wam pokazać, ile udało mi się ukosić kukurydzy z tego kawałka, a tam pan na wprost. Powiem szczerze, jestem pod wrażeniem. Pierwszy sezon, no dość sporo, bo jeszcze pyzma. To właśnie przede wszystkim przywoziliśmy kiszonkę, to jest prawie 130 tysięcy litrów. Pierwsza pyzma. Ale to się okazało, musiałem ustawić jeszcze jedną pyzmę, czyli w ogóle nie mam 3 pyzmy kukurydzy. 130 tysięcy litrów, tu mamy 115 tysięcy litrów w przybliżeniu, no i trzecia pyzma, która musiała być przy łowsie, mamy 115 tysięcy. No i ponad grubo 130 tysięcy litrów kiszonki. Więc sobie musimy poprzykrywać te psilozy. Tam gdzie nigdzie będzie wystawało, to trudno i będę już teraz bałamucił, tracił czasu i żeby nie było, że nie robię tego na odcinkach. Więc tam gdzie nigdzie jakby staje, to pali, cześć. Więc co, lecimy. Sporo będzie. Na ten sezon nas to potem już starczy. Na ten sezon na pewno już starczy. Kukurydzy w 100%. Więc dobra, lecimy. Ogólnie zapłaciłem już kombajniście, sieczkaniście, przepraszam. Zapłaciłem. Ale ogólnie lecimy na nową dzierżawę, która była wzięta, już była wypadana. ogólnie się plany pozmieniały. Mamy wszystko pewnie na 100%, bo musiałem odzyskać sobie save'a. No i teraz tam wszystko jest 100% na więzienie, wszystko, więc siejemy i będziemy zbierać nożniwa. No takie uroki, a mniej więcej. Tam jest hektar 97, będzie 2 hektary 20, pewnie dokładnie. Zobaczymy sobie to na mapce. Geodezyjny, na portalu geodezyjnym zobaczymy. No, dokładnie dana ma działka, ma właśnie powierzchni, bo nie pamiętam. Wiem, że sporo. Na pewno wiem, że sporo jest powierzchni. Tam właśnie tego pola. I jak widzicie, to jest 30 a nasionka. Wchodzimy sobie 50 zł za nasiona i palety. Nie wiem, na ile miałem sobie ustawić, więc zostawiłem tak jak teraz. Ceny oryginalne, farmingowe, no trudno, nie wiem, nie dokładnie, więc no, nie kombinowałem, krótko mówiąc. 1800, 1900 złotych kupiłem właśnie nasiona. Teraz jesteśmy tu na tym kawałku właśnie moim. I tu, tu nie pokazuje mi teraz powierzchni, fajnie, tego moda nie mam teraz. A to jest, nie, 2,17 całyśmy. 17 całyśmy, więc mi się zdaje, że jest dość spory kawał. Nie wiem, czy teraz lecimy, nie wiem, tam od tego dużego kawałka, dobra. Bez błędnego przedłużania lecimy na duży kawał. Będziemy sobie siać od tego duży kawał, zobaczymy ile czasu nam tutaj zajmie wszystko. Dobra, to co, puszczamy, lecimy powoli. Będziemy siać, nie wiem, czy naokoło, czy raz przy razie się zobaczy. Ważne, żeby było zasiane i było wszystko ogarnięte. 100%. No, nie mówię, no. Nie pomylę. Na świetlami to nie wiem, jak dokładnie jaka cena ustawić sobie pszenicy. Więc mówię, oglądam tylko wziąłem. O, dobadziłem piernikiem. Dobadziłem tylko silnikiem, dobra. Lecimy dalej. Dobra, nie można sobie lecieć. 60 dzisiaj i niech sobie polata. 30 jest trochę za odpocznie, bo ona w ogóle odprawiała i ta pod rzepak, wzięła rzepak, więc tutaj sobie pszenicę niech sobie zasieje 60. Ogólnie jak tak widzicie na koncie 5300 nie jest to duża kwota pieniędzy, ale powiem szczerze, że zastanawiam się nad kupnem ciągnika. Czemu? Bo w ostatniej akcji właśnie związanej z kukurydzą brakuje mi tego większego ciągnika, nie takiej mocy, tylko z napędem, tak? Brakuje mi ciągnika, czy umarzyłem, bo tak musiałem się rozszczepiać później. A co to się stanęło? Czekajcie chwilę. No wracam, nie wiem, coś się pogiczkało. Obciążenie mi pokazuje pewne, nie wiem czemu. Procesora, nie wiem, coś może mam włączonego jeszcze.
sekundkę. Dobra, wracam. Zobaczymy, czy tam coś będzie lepiej, czy nie będzie. Pod tym względem. Szkoda, bo ja coś się wykończę, ale dobra. Mało ważne. Lecimy, bo jest kawałek tego pola do zaśniemu, tak? 2 hektary to nie jest tak mało. Powiem szczerze, że Bizony będzie miał co robić. No ale Bizony to był pewien kombajn świeży, można powiedzieć. Więc on tutaj nie będzie miał raczej problemów z tym zbiorem tej pszenicy, czy ogólnie. Pól, które posiadam. Wiecie, tu było trochę pola się pozmieniały. Bo tutaj miała być soja, ale że po kwestii stwierdzili, że będzie soja. Tam też już kawałek hektarów jest, więc myślę, że dalej ten będzie dobry. Tu kukurydza będzie nasiana tam, gdzie byśmy w poprzednim odcinku sobie orali. Tylko teraz nie mam powiedzieć pola pod żyto. Przecież żyto będzie zasiane po wsi. Więc też muszę tam pooganiać sobie wszystko i powinno być git. A że ta nawet w tym sezonie nie będziemy mieli, no i trudno to nie, jak to się mówi. Nie ma co płakać nad zalanym mlekiem, jak to się mówi. Teraz mi tak powinno mi starczyć w zupełności w tym sezonie, bo raczej aż tak mocno nie zwiększy hodowli, bo na wiosnę będzie postawiony obiekt, wiecie, taki sam jak właśnie na byki, żeby raz w roku sprzedawać dużą partię byków. Więc, a to najpierw wiadomo, że na wiosnę kupować, sprzedawać, przepraszam, kupować następne byki na wiosnę, żeby to najlepiej wychodziło. Więc no, byki 35 tysięcy, gdzieś mniej więcej 40 tysięcy liczę, więc znowu taka wiata będzie kosztowała. Do tego. Będziemy teraz mieli do sprzedania, raczej chyba tylko poza mlekiem to chyba już nic, bo raczej więcej nie mamy nic do zbierania. Właśnie kukurydzę, właśnie która jest w silosach, bo właśnie wątpię, że też tyle moje bydło zjeżdża, tak można powiedzieć brzydko, no zjeżdża po prostu, no to jest bydło, więc każda forma wypowiedzi pod tym względem jest poprawna. A teraz patrząc, jeśli tyle mamy kukurydzy ukiszonej, znaczy kiszonej, ściętej, no to będę raczej próbował teraz dawać termę właśnie też bykom, żeby po prostu tej kukurydzy nie marnować i sprzedawać nie wiadomo ile. Jeśli naprawdę będzie brakowało pieniędzy, czy będę miał taki nadmiar właśnie, no to będę pewnie tak robił. Ale chyba na ten moment nie będę więcej trudował, no to bo sensu nie ma, po prostu nie ma sensu pod tym względem. I myślę, że będzie dobrze. To na kieszonkę właśnie też będzie, też trzeba będzie mieć pyzmę zwolnioną, więc ogólnie patrząc na moim gospodarstwie, przy hodowli 58 sztuk mam 4 ogólnie pyzmy, bo mam jeszcze żyto, właśnie, które jest jeszcze nieotwarte, ale będzie w tym miesiącu otwarty, bo muszę dać ten, ale właśnie nie mogło mi starczyło tej siano kieszonki ogólnie, bo maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, na 5 miesięcy 60 tysięcy litrów. Tak. Tam było 120 tysięcy litrów, jak się nie mylę. Nie chcę teraz tak zgadywać zbytnio. Nie, przepraszam, z jesieni było. Chyba. Już nie pamiętam, szczerze mówiąc, jestem trochę zagłowany, że dzisiejsze przeboje, ale mało ważne. I myślę, że to te 120, te 200 tysięcy będę zostawiał sobie pewnie. Tyle myślę, będzie wystarczało na moim gospodarstwie. No może to też będzie robione na kierunkę, więc będzie to raczej w miarę pasowne. Po prostu to będzie w miarę pasowne i będzie elegancko. To wszystko i nie będzie źle po prostu pod tym względem. Co miałem powiedzieć? Na pewno też bym chciał kupić ten ciągnik, bo jednak to będzie też pewnie przymus teraz w tym momencie, bo jednak powiem szczerze, mam za dużo maszyn pod case'a. Dałem teraz kosiarkę, sprzedałem pół, nie, kosiarkę i przetrząsarkę swym, tego pajączka, tego małego, sprzedałem. Do tego muszę sprzedać pół, dwójkę, trochę się boję z jednej strony, bo wiecie,
Puszerka może strzelić, może wał strzelić, no cokolwiek, napęd może strzelić. Jakiś napęd to jeszcze pół biedy by strzelił. Jeszcze może nie będzie nawet tak ciężko władzę, no będzie trochę płciej, ale będzie szedł. Najgorzej to się boję właśnie, żeby gdzieś na jakiejś ciężkiej robocie typowo siadł. Nawet przy silniku spokojedzą, bo tylko on da dzisiaj sobie tym silnikiem spokojedzą, ale na razie się nie martwię. Na pewno będzie teraz na wiosnę planowany zakup właśnie ciągnika i będzie zakup postawienie tego drugiego budynku właśnie gospodarczego na bydło. No i wiadomo, kupno pól, więc prawdopodobnie będzie wyciągnięty kredyt. Nie martwi się kredytem, bo jeśli pierwsze dwa lata będzie najgorszy, to tak ten i jeszcze kolejny, no bo jak te byki pójdą na sprzedaż, no to powinno być dość dobry pieniądze z tego wszystkiego. No tam po 5-6 tysięcy zabiegi będzie, tego też tak chcę jedno, mogę powiedzieć, jednym rzutem robić, tak. Nie obierzę 3-4 rzuty na miesiąc, na rok, tylko po prostu mieć to w jednej kwocie, tak potężną kwocie, żeby po prostu coś z tymi pieniędzmi zrobić więcej, bo powiedzmy, robię 3 rzuty, czyli co 4 miesiące będę miał sprzedaż byków, bo nie wiem, po te 10 sztuk. Co 4 miesiące 3 sztuki, tak, co 4 miesiące musiałem sprzedawać 3 rzuty po 6 tysięcy zabitych, powiedzmy. 60 tysięcy, no nie jest to zły pieniądz, tak. Ale patrząc na cały obchód, tutaj później trzeba jeszcze włożyć kupić cielaki, a też boję się z jednej strony, żeby te cielaki później nie były, jak to się powiedzieć, nie zbezczeszczone, tylko zeptane, o, czy coś w tym stylu, że będą uszkodzone, czy jakie, kurwa, źle to wyraziłem, będą uszkodzone, ale wiecie co, o co chodzi, że no jednak mamy cielaki z dużymi bykami, no średnio to wygląda, tak, więc ja będę bardziej preferował właśnie zrobić jeden rzut konkretny i mieć to z głowy, tak powiem. Wiadomo, jeszcze dwa lata, półtora roku po zasadzie, bo to w kwietniu kupowane było maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. 5 miesięcy, czyli mamy ile? Jeszcze 19 miesięcy do sprzedania bieków. Plus minus, prawda, wiadomo, że po 20 mogę ten atak będę liczył właśnie w kwietniu kolejnego, nie tego, tylko jeszcze kolejnego roku właśnie sprzedać te bieki, żeby po prostu tych pieniędzy było więcej, żeby po prostu, bo te, nie szukajmy się, ponad tym, na tej mojej wiosce, można powiedzieć, nie są tanie. Nie mówię, że nie wszystkie, ale te, co mnie właśnie interesują, no są dość drogie. Dzierżawy, wykup dzierżawy łąki to jest 60-70 tysięcy. Wykup pola pod żyto właśnie, które było wzięte, też jest dużo. Tu jest 130 tysięcy za ten kawałek. Jest trochę pieniędzy, tak? Więc no, powiedzmy dwa lata chłowu, byków. Możemy kupić sobie, nie wiem, te pole i jeszcze mniejsze pole, które by nam pasowało. I tylko tyle. I więcej nic. Można powiedzieć, że uprawy, które będą mi mleko będzie na utrzymanie typowego gospodarstwa, czyli paliwo, ewentualnie części do maszyn i te typy itd. A do ogólnych większych będę zarobków powiedzieć, no to będą właśnie byki, tak? No byki będą moim nie oczkiem w głowie, ale coś w tym stylu, żeby po prostu one będą mi nabyć największy profit niż mleko. No wiadomo, że krowie się mają większą wyników, być może w późniejszym czasie, no to też będzie to inaczej kalkulowało się, tak? Na razie tam tego mleka też nie mam jakoś sporo, tam, nie wiem, 8 tysięcy chyba litrów za miesiąc, to też nie jest, znaczy może inaczej, dużo, niedużo, tak? Moim zdaniem jest sporo mleka za mleko. Sporo mleka, jednak są bardzo dobrze udane dójki są. Ale to i tak nie jest to, co jeszcze by człowiek chciał, mimo wszystko, bo to jest... Chyba to się skończyło. Jednak człowiek chce jak najlepiej to wszystko ogarnąć i mieć to, więc zarobię. Mówię, to będzie dwa lata spróbowania byków, albo byków gdzieś w jednym miesiącu i w jednym dniu, faktycznie można powiedzieć, i tyle. Macie dobre, teraz pytanie. Najważniejsze przeze mnie. On łapie z palety. Kurza twarz. No ja nie rozumiem tego silnika, bo raz łapie z palety ładnie, drugi raz mi kuźwa nie łapie. No i jak to człowiek ma się nie drażnić, nie wkurzać,
No trochę nie rani, no, ale nic na to człowiek nie poradzi. No muszę sobie jakoś radzić. Po prostu, no, żeby trochę może było realniej, chociaż w wdeczku, to ja sobie tę paletę zdejmę. Aż tak do dupy, bo to i tak nie będzie. O Jezu, tak jak trzeba. Ale co zrobić? No i co? Rybki będą głównym takim dochodem, żeby właśnie wykopywać pola. Może ale jak świetnie będziemy mieli później pieniążki, no to wiadomo, będzie jeszcze będzie lepiej. Ojojojoj, za szybko, za szybko, za spontanicznie. Po prostu człowiek to ogarnia. Leci. No i patrzcie, no puściłem, a on mi tego nie dosiał. Co się stanęło się? Dobra. Teraz możemy sobie elegancko lecieć dalej. Co? No, czekajcie, może zdedukować czułki, gdzie ja piątku sobie się jem, kurwa, trochę przeginam. Aż w sumie nie wiem, że na piątce powoli by nie szła ciemnikiem, może by się trochę dławiła. Nie wiem, ciężko mi stwierdzić. Więc sobie się jem czwóreczką, no bo trójką po co biłować go, jeśli on tutaj później ciężko nie ma, tak, w tym silniku. Po co tu kombinować, tak? Pyk. Puszczamy, grzejemy i lecimy dalej. Co jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie tego całego mojego gospodarowania? Dogadałem się, dzięki Bogu, można powiedzieć, dogadałem się z moim pierwszym dzierżawcą, można powiedzieć, którym od tego dzierżawie właśnie mogę. Dogadałem się. I fajnie, bardzo się cieszę z tego powodu, ponieważ dogadałem się odnośnie łąki, że mogę ją przełożyć. Bo się pytał, 100% ją biorę, powiedziałem, że biorę, tak, 100%. Była taka umowa, bo pan jeszcze przed emeryturą jest i pan nie może z emerytury zejść. Znaczy, dopóki pan na emeryturze nie zejdzie, nie może pan sprzedać. Wiadomo, bo po co goście później mają, nie wiem, cudować. Więc tak, dogadałem się. Powiedziałem, że jak chcesz złożyć tą łąkę, bo dzierża wydługą długie pole sąsiadujące bok i chcę je połączyć, tak trochę jest trochę może nierealnie. Z drugiej strony, jeśli ktoś jest wiadomy, że będzie chciał już sprzedać, kupić nawet na kredycie, no to będzie chciał kupić, no tak będzie, możesz to przełożyć, można powiedzieć. Mam taki przypadek z życia realnego. Niedaleki tutaj, nie wiem, znajomy. No, sąsiad, można powiedzieć, niedaleki. Tak zrobił właśnie. Że jeszcze nie kupił, aż przełożył między, później kupił i był git. No i teraz tak. Już osobom pokazuję, o co mi kaman pod tym względem. Żeby nie było później zdziwienia, o co mi chodzi. No bo tak. Mamy tutaj tą łączkę pieprzu, która jest właśnie pierwszą dzierżawą, tak? I tu jest, przez rower przeskoczymy, no jest ta łąka. No i dogadałem się, że będę ją chciał właśnie zorać. Orać i powiększyć to, by to nie brzmiało dziwnie, ale tak po prostu zrobić to jako jedną działkę, taką większą, po prostu coś, no bo ci trochę świeżości, żeby wpadło, bo to jest ta jedna łąka, cały czas to jedno, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, przeolej, ale żebyś później jakąś tabelę się. Wiadomo. Wreszcie to jest, nie wiadomo. Dzierżawę to powiem też sam decydować, ale nie wnikaj. No i co? Dogodził się i mogę dwa sezony właśnie to wziąć i ogarnąć. Bo w przyszłym roku schodzi na dzierżawę już na emeryturę, ale właśnie, żeby nie było później przypału czy coś w tym stylu. No to tylko, żeby właśnie ten przełożyć, żeby odświeżyć łąkę i tak dalej. Tamtą też mi twierdził, żeby przełożyć, ale to jest taka nie w 5 i 10. Więc no nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie finalnie, ale tak jakoś nie widzę tutaj sensu przełożyć. Żebyśmy to mieli jeszcze. No to jeszcze jak cię mogę, tak? Tylko tutaj to pole to też jest ciulowe pod względem takim, że tu jest, musimy gospodarstwo przyjść. Mietka. No i w tym miatku tutaj mamy.
Więc no, hektar 78 mamy całkowitego powierzchni, ale koszt też nie jest mały. Bo to jest 106 tysięcy, a hektar 78. Więc no, tak trochę nie za bardzo. No, nie jest to na razie potwierdzone, że chcę wykupić te pola, które będę mógł wykupić dzierżawy. Ale dopiero będę kombinował pod względem takim, żebym ja mógł sobie później wziąć dzierżawy swoje. Tak, kolejne. Też w życiu to jest dużo ludzi, że ma, nie wiem, 15, 20, 30 hektarów swoich hektarów dzierżaw i jolo, kurwa, żyje i jewa na jajca, co się dzieje. Ale też tak nie chcę robić, bo mógłbym nabrać dzierżaw. Mógłbym tu wziąć nawet, wiadomo, patrząc pod względem farmingowym, mógłbym sobie nabrać dzierżaw i na zebrać wszystko później i kombinować, ale nie o to chodzi. Chcesz sobie tak zrobić i tak patrząc na to wszystko, to i tak ta dzierżawa jest większa. To jest największa dzierżawa, jaka może mieć siedzenie obrabiana, bo to jest ponad 2 hektary, jakby kuziwa nie patrzył. No to jest trochę tego wszystkiego. Tak jedynie ma. Tak jedynie ma. Tam gdzie będzie mijaki, będą to trudno. Nie ma co się smucić. Nie wiem, czy to będę wałował w sumie, bo patrząc na to, jakieś tam deszcze może będą, to nie będzie trzeba będzie wałować. Zobaczymy, czy to będzie miało sens pod tym względem. Myślę, że źle nie będzie. Ogólnie myślę, że źle nie będzie i będzie dobrze. Ogólnie. Będzie dobrze. No, widzicie, majóweczka. Na tym komputerze to nie zdążyłem się tylko nagrywać. A szczerze, nie chcę tej przerwy robić w tym nagrywaniu, więc robimy teraz codziennie. Cały czas, niezależnie czy jest majówka, czy nie ma. Bo na gospodarce to jak majówki nie ma, to się nie mam co spinać pod tym względem. Myślę, że ładnie to poszło pod tym względem. Ja się bardzo cieszę, że ta robota poszła mi, ale dobrze. Dobra, w dzisiejszym odcinku byłoby to tyle. Jeśli taki odcinek się spodobał, to zapraszam w górę komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.